Witajcie. Chciałbym wam dzisiaj pokazać jeden z pierwszych dwóch smartfonów marki Colorovo. Do tej pory miałem okazję testować ich tablety, ale teraz przyszedł czas na smartfony. Jest to jedno z pierwszych dwóch urządzeń marki Colorovo jako smartfony. Jest to model słabszy, CityTone Lite 4. Urządzenie kupimy za 299 zł, ale w tej cenie otrzymamy naprawdę dość bogaty zestaw narzędzi. Mam tutaj na myśli wbudowany GPS, aparat 5 megapikseli, Bluetooth, Wi-Fi, a także technologię Dual SIM. Naprawdę wszystkie te technologie w praktyce sprawdzają się dobrze. Z ustaleniem to pozycji w GPS-ie nie było żadnych problemów, nawet w domu. Choć to potrwało delikatnie dłużej. Wi-Fi za każdym razem łączy się z ustaloną siecią automatycznie i nie ma żadnych problemów z jakością połączenia. Jeśli chodzi o sam system, to oczywiście nie jest to najnowsza wersja Androida, ale w tym urządzeniu spisuje się dobrze. Nie ma zawieszek, delikatne spowolnienia mogę zauważyć, ale tylko wtedy, gdy mamy uruchomione mnóstwo aplikacji. Jak widzicie, a teraz jest tego dość sporo, a telefon działa jakby nic nie było uruchomione, nie działało w tle. Moim zdaniem duża zaleta. Oczywiście jest to smartfon wykonany z plastiku, jednak obudowa wydaje się dobrze wykonana. Nie ma się wrażenia, że obudowa łapie każdą rysę. Co ważne, testowany CityTone Lite jest naprawdę świetnie spasowany. Nic nie trzeszczy podczas naciskania, co jest na pewno dużą zaletą. I mocowanie tylnej klapki jest naprawdę bardzo mocne i ja praktycznie za każdym demontażem mam to wrażenie, że mi się chce urwać. Trzyma się pewnie i mocno. Z tyłu umieszczono dwa sloty SIM na normalny rozmiar oraz micro SIM, a po środku znajdziemy wejście dla micro USB. Micro SD. Interfejs do zarządzania ustawieniami Dual SIM jest dokładnie taki sam jak w każdym Androidzie 4.2. Można ustawić, jaka karta ma być główną do połączenia wideo, a także wiadomości oraz transmisji danych. W każdej chwili każdą kartę możemy wyłączyć. Jeśli chodzi o wyświetlacz 4 cale, to został on wykonany w technologii IPS, przez co można go zabrać na dwór i pracować pod słońce. Zapewnia szerokie kąty widzenia oraz odpowiedni kontrast. Jak widzicie, barwy są inaczej, ładnie wyglądają, są żywe, a nie ma żadnego efektu wow, ale moim zdaniem zupełnie nie potrzeba. W takim urządzeniu wyświetlacz musi być wyraźny oraz funkcjonalny. To jest najważniejsze. Ja w tych kwestiach nie mam żadnych zastrzeżeń. Ekran praktycznie za każdym razem reaguje na nasz dotyk. Jedynie podczas pisania wiadomości możemy mieć delikatne a to kłopoty, ale to przez małą klawiaturę ekranową. Jak widzicie, telefon radzi sobie również z wyświetlaniem animacji. Jak widzicie, śmiało można uruchomić również gry na tym urządzeniu.
Oczywiście jedną z najważniejszych funkcji w każdym smartfonie, obojętnie w jakiej cenie, jest sprawna przeglądarka internetowa i w tym modelu możemy skorzystać w sumie z dwóch na samym początku. Jest to standardowa aplikacja systemu Android oraz możemy zainstalować dodatkowe oprogramowanie Opera, a Google Chrome jest już fabrycznie zainstalowany. W praktyce przeglądarka działa dobrze, większych problemów nie ma, jedynie tak jak to możecie zobaczyć, złe jest kodowanie tekstu, ale tylko w tym miejscu. Innych błędów naprawdę nie zauważyłem. Na koniec dodam, że testowany smartfon kolorowo CityTone Lite z ekranem 4 cale jest to naprawdę dobry sprzęt, jeśli chodzi o tą cenę, a ciężko będzie znaleźć ciekawsze, bardziej wydajne urządzenie. I ja naprawdę nie narzekam i za 299 zł jest to bardzo dobry smartfon. Szczerze go polecam.